bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzień dobry. Dziewczęta, proszę pokazać wszystko, co macie. Ja już, my już się znamy, tak, tak. Wystartuje i drużyna z OSP Czarnogłów kobieca. Następna OSP Pustelnik. Dalsza kolejność taka sama jak w sztafecie i bojówce. Drużyna, baczność! Chodź! Panie kapitanie, dowódca OSP Łukowiec morduje drużynę gotową do wykonania muszty. Dziękuję, proszę przeprowadzić ćwiczenie. Kolejno. Raz, dwa, trzy! Cztery, pięć, sześć, siedem. Brawo! Zwrot! Zwrot! W lewo! Zwrot! Tył! Zwrot! Do dwóch! Oli! Raz, dwa! Raz, dwa! Raz, dwa! Raz! Dwójki w prawo! Zwrot! Właśnie! Szeregu, piórka!
Brawo. Zwrot. Lewo. Zwrot. 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 Odlicz. Raz. Dwa. Raz. Dwa. 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 Dwójki. Brawo. Zwrot. Panie kapitanie, dowódca sekcji sportowo-pożarniczej OSP Żaków, druh Ruta Marcin, melduje sekcję gotową do ćwiczeń z musztry. Rozkaz. Po wykonanych zawodach sportowo-pożarniczych. Po drodze. Dziękujemy za wprowadzenie. I teraz proszę o zabranie głosu i podsumowanie 9 powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego i powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druha Antoniego Jana Tarczyńskiego, starosta miejskiego. Szanowne druhny, szanowni druhowie, kolejne powiatowe zawody Ochotniczej Straży Pożarnych z powiatu miejskiego dobiegły końca. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych zawodach. Zawody przebiegły sprawnie, z małym problemikiem, jeśli chodzi o pompę, ale to tak bywa i zdarza się. Gratuluję wszystkim udziału w tych zawodach.
i bardzo dziękuję, że przyjechaliście na te zawody. Również ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować za udział w tych zawodach tak licznym gronie drużyn z terenu naszego powiatu. Cykl eliminacyjny trwał aż 2 lata. Stąd też dzisiejszy dzień to wyjątkowy dzień podsumowujący ten okres, jeżeli chodzi o sport pożarniczy. Niemniej jednak dziękuję bardzo wszystkim Wam, że dzisiaj tak licznie przyjechaliście na te zawody. Dziękuję Komisji Sędziowskiej, dzisiaj tutaj obecnej, ale również dziękuję Komisjom Sędziowskim, które przez 2 lata oceniały zawody sportowo-pożarnicze poziomu gminnych, miejskich. Bo to naprawdę była spora praca, wiele niedziel, wolnych dni od pracy spędzonych właśnie podczas tej pracy. Zestawienie zbiorcze wyników przedstawia się następująco. Grupa C, kobiece drużyny pożarnicze. Miejsce trzecie z wynikiem 144-53 OSP Pustelnik. Brawo! Miejsce drugie z wynikiem 140,81 OSP Żaków. Miejsce pierwsze z wynikiem 140,03 OSP Czarnogów. Wyniki w grupie A, to jest męskie drużyny pożarnicze, wyglądają następująco. Miejsce 18, OSP Czarna. Nie ukończyła biegu. Miejsce 17 z wynikiem 166,22 OSP Wiśniew. Miejsce 16 z wynikiem 151,60 OSP Pogorzel. Miejsce 15 z wynikiem 146,04 OSP Posiadały. Miejsce 14 z wynikiem 144,12 OSP Cisie. Miejsce 13 z wynikiem 138,18 OSP Sołki. Miejsce 12 z wynikiem 136,97 OSP Kędziera. Miejsce 11 z wynikiem 129,10 OSP Gołębiówka. Miejsce 10 z wynikiem 128,50 OSP Skupie. Miejsce 9 z wynikiem OSP Pustelni. Z wynikiem, przepraszam, 119,91 OSP Pustelni. Miejsce 8 z wynikiem 117,92 OSP Królewiec. Miejsce 7 z wynikiem 114,46 OSP Redzyńskie. Miejsce 6 z wynikiem 112,25 OSP Łaziska. Miejsce 5 z wynikiem 110,18 OSP Siennica. Miejsce 4 z wynikiem 107,99 OSP Wężyczy. Miejsce 3 z wynikiem 106,10 OSP Łukowiec. Miejsce 2 OSP z wynikiem 104,48 OSP Stojadła. Miejsce pierwsze z wynikiem 100,34 OSP Żaków. Dodatkowo przeprowadzona została konkurencja ćwiczenia z musztry, które wygrało OSP Kędziera. Pierwsze miejsce, bardzo serdecznie gratuluję. Ogromne sukcesy. Dziękuję. Dziękujemy. Życzymy sukcesów.
za trzecie miejsce jest zestaw sprzętu antykuracyjnego i lekki zestaw do gaszenia pożaru klasów. Jak to było, panie burmistrzu, zestawy do gaszenia pożaru klasów. Gratuluję. Proszę przekazać chłopakom. Dobra, to proszę, proszę nagrody położyć tutaj. Tak, to jest dla pierwszych? To jest tak, dla to pierwszych. Pierwsza. Wow! To, i to też. Dobrze, panie wójcie, położyć. To trzeba położyć. To jeszcze i to. I to. I to. I to. I jeszcze wiosło. I to jest symboliczne. A po reszcie sprzętu się zgłosić do komendy, bo to nie jest wszystko. To no, jest. No. Dobrze, nie ma sprawy. Pan wójt pokaże, jak wiosło. Drugie miejsce. Stojadła. Bardzo serdecznie gratulujemy. Zobaczymy dalszych znaczy kalości. Chyba lepszego. Proszę panie. Drugie. Też na reszta nagród. To ile lat dochodziliście do tego pierwszego? Słucham? Ile lat dochodziliście do tego pierwszego? Powiatowego? 10. Jeszcze za drugie i to jeszcze za drugie, tak? I tu ma i to. Wtedy obiecaliście wójtowi, tak? Nie, sami sobie. Sami sobie. Wszystkie drużyny, dowódcy wszystkich drużyn otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w 9. powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Mińskiego. I dzisiaj rozegraliśmy konkurencję dodatkową pod tytułem Musztra. I tą konkurencję dzisiaj zwyciężyła drużyna z OSP Mińsk Mazowiecki, osiedle Kędziela, tak to się podobno nazywa. Serdecznie gratuluję tej drużynie i dowódcy drużyny proszę o wystąpienie. Dowódca drużyny występuje. Proszę organizatorów o wręczenie nagrody i tutaj jest pamiątkowy puchar ufundowany dla zwycięskiej drużyny dzisiejszych powiatowych zawodów. Szanowne druhny, szanowni druhowie, podsumowanie przed chwilą nastąpiło, zostały ogłoszone wyniki. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za udział, gratuluję wszystkim, którzy uczestniczyli w tych zawodach w sposób szczególny, tym, którzy zajęli te najwyższe miejsca. Szansa dla pozostałych, aby takie miejsca zająć już niebawem, bo za 2 lata kolejne jubileuszowe powiatowe zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, na które już dzisiaj wszystkich zapraszam. Pan wójt Zieliński powiedział mi, że nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy się spotkali za 2 lata w Sienicy. My też, panie wójcie, nie mamy nic przeciwko temu, bo Sienica jak zwykle, jak zawsze, pamiętamy to z czasów, kiedy odbywały się tu drużynki diecezjalne, jest gościnna, dobrze zorganizowana. Panie wójcie, i tak trzymać i mam nadzieję, że za 2 lata również tutaj się spotkamy. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za udział, wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tych zawodów Komisji Sędziowskiej, wszystkim, którzy pracowali, aby te zawody nam mogły przebiegać w takiej atmosferze, bardzo dziękuję. Myślę, że i pogoda nam sprzyjała, ale jak zauważyliście, jest z nami ksiądz kapelan powiatowy strażaków, ksiądz Zenon Wójcik. Myślę, że ma w tym swój udział, ale jak zwykle skromny ksiądz kapelan nie mówi o tym, więc ja za księdza pozwoliłem sobie to powiedzieć. Druhny i druhowie, szanowni państwo, 9. powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Mińskiego ogłaszam za zakończone. Zapraszam serdecznie za 2 lata. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, proszę. Co słychać? TV.